Cześć, z tej strony Maja i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale razem z Natalią. Mam dzisiaj sweterek od Natalki. Ten, co mi kupiła w ostatnim filmiku, mogliście go widzieć z tymi świątecznymi końmi. No, jestem dzisiaj taka trochę na czerwono, trochę na bordowo, bardziej na różowo. Maszerujemy po konie. Nagram twoje buty jak idą. To już jest chyba tradycja. Chodź. Dzisiaj ja trochę ponagrywam wam. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jesteśmy tutaj na takich polach, pomiędzy polami. Tutaj zawsze jeżdżę na konie moje do Czołowa. Tą drogą. Bumbal. Nie będę. A będziesz nagrywać za kliniką? Umbal. Dobrze, jedziemy sobie teraz przez las. Natalka chciała wam pokazać swoją stylówkę. Sylueczka. Jest sylueczka, jest czarno, jest czarno. Pokaż to, tak? Trochę się przyjaśnia. No hejka, my już jesteśmy po dzidzie. Dzida to my mówimy na taki mega szybki galop. Gambol zaczął brykać. Natalia trochę nagrała. Stan nieba się pogarsza. On chce za ofelkę. Ostatnio wnikać na palec. To zrobiła Penny, to jest wydawnictwo Penny z tą rękami cicho. Bo ja zreklamowałam, nie wiem czy widzieliście, ale posta takiego wstawiłam, gdzie opisujemy temperament źrebaków. No i tam jest Oktawia na sprzedaż, ten taki źrebak Tinkera, ten łaciaty, srokaty. A drugi to jest Falco. Falco to jest polski koń sportowy. Nowy krajobraz. Jak Natalii się przypomni imię ogiera, którym chcę pokryć ofelkę, to wam napiszę tutaj w tym momencie. Ja w ogóle od niepamiętnych czasów nagrywam. W prawym górnym rogu wam się wyświetli filmik, w którym ostatni raz nagrywałam. Tak to Natalia mi wysyłała filmiki, bo to ona nagrywała. Zrobiłyśmy sobie jazdę nową trasą, której jeszcze nie znałyśmy. I tam były poowalane gałęzie na drodze, więc sobie robiłyśmy skoczki. Skakałyśmy i Gumball, muszę wam powiedzieć, że skacze dużo lepiej niż ostatni raz, kiedy jeździłam z nim po placu. To wam się wyświetli filmik w prawym górnym rogu, jak jeździłam z nim po placu. I no, to jest coś innego zupełnie, bo też jest już mądrzejszy niż był kiedyś i jest spokojniejszy, nie płoszy się tak wszystkiego. Mieliśmy malutkie problemy z Gumballkiem, bo kochany stwierdził, że jak Maja sobie na niego wsiadła już, to kochany zaczął brykać. Poszedł rurą na prost i zaczął brykać. I słuchajcie, dzisiaj odkąd zmarła Wiktoria, wsiadłam w siodło jej. Miałam taki sentyment, że jakoś nie umiałam wsiąść w te siodło, a dzisiaj stwierdziłam, że no musi kiedyś przyjść ta pora. Jeżdżę na niej na dwóch wodzach, ponieważ Ofelia jest strasznie koniem mocnym w pysku. Więc mamy dopięte dwie wodze. Zobaczymy, co dzisiaj strasznego na nas czeka, dlatego że już od samego początku na placu on mi się
kłosy. Tutaj na sankach byliśmy. Aktualnie idziemy przez taką piękny las, on mi się mega podoba. Aha. Stwierdził, będę iść po polu, po co mam iść drogą. Ja wzięłam Mai bata, bo się jej spytałam, że on się wystraszył bata, a no bo się tam wystraszył, więc ja wzięłam Mai. O, Mai. Bardzo fajny bat. Ogółem Maja 7 chyba grudnia jedzie na kawaliadę. W sobotę do Poznania. Ja nie jadę niestety na kawaliadę. Bo Natalia by bardzo chciała sobie coś kupić na kawaliadzie i ona, ja jej chciałam kupić prezent, to ona powiedziała, żeby, że ona mi da kasę i ja jej mam zrobić taką po prostu paczuszkę, ja jej tam no dam daną kwotę. A rzeczy jej kupię na kawaliadzie. Powiedziałam jej, że ja chcę takiego bata, jakby mi znalazło, on jest taką końcówką zwykłą. Ogółem to jest Głombal albo Głombal, albo Alvaro. Tak, Alvaro. Tupi, tupi, Alvaro. I Gumball ogółem byłam w szoku, że ten full, ten czaprak, bo on to jest fulla i on nie jest na niego za duży, on nie wygląda jakby był na niego za duży. Ten twój troszkę i trochę był taki. I aktualnie będę jeszcze zamawiać jeszcze taki sam, tylko w kolorze beżowym, ale taki śliczny, tak te piękne. W sumie jak ktoś chce, to może wejść na mojego Instagrama i zobaczyć, jakie mamy zdjęcia. Też jest Gumball. Jest nawet Maja. Ofela aktualnie jest źrebna trojem i ja stwierdziłam, że za rok kryję ją innym ogierem. To jest stajni Darmar ogier Tinker, taki ciemny, kary, malutkie plamki ma. Bo ja chcę po prostu uzyskać karą klaczkę najlepiej. Jak wałaszek też, bo trochę jest łaciaty, mam mocniejsze geny, a ja bym chciała coś ciemnego, karego. To było szybkie. Idziemy przy klinice i Gumball chyba na prowadzenie. Tania siodło mi wypasowała. Gumball, konie, wow, oh my goodness. Konie creepy, Gumball. Bardzo dziewczyny są creepy. Są dwie, jedna kasztanka, a druga siwka. Ona chyba po jeździe jest. Dobra, my żyjemy, przejechaliśmy obok tych strasznych kobył. Ale nic nie odwaliły, bo ostatnio jak byliśmy, to je tak coś wzięło na brykanie. Gumball. Kupę chcesz? Może chcę? Tak nie mówię. Ja zjeżdżam z siodła. Jadę. Mi nogę bolą. Dobra, on nagrywam szkodniki. Takie ładne. Kasztanek, tam kasztanka, nie wiem. Ale tam jest skarogniady ładny. Taki podpalany. A on chciał srać, ale on nie umiał. On nie umiał. Sztureczku, bo znaleźliśmy jakiś kawałek. Galianka i Gumball skoczyli przeszkodę, która sięga mi do połowy udy.